Dzień dobry, tu Aga Kozak, a to FemiTalk, podcast Kobieta Gazeta.pl. Dzień dobry, Aga Kozak, co kolejny odcinek FemiTalk. Gościń jest zaiste specjalna, ale zanim ją wprowadzę, tradycyjnie opowiem, co mnie też natchnęło do tej rozmowy. A była to książka, która nazywa się Odwaga bycia nielubianym. Podtytuł jest Japoński fenomen, który pokazuje, jak być wolnym i odmienić własne życie. Autorami są Kishimi Ichiro i Fumi Takakoga. Oczywiście przepraszam wszystkich japonistów za to, w jakiś sposób wypowiedziałam ich nazwiska. Fragment, który wybrałam, jest dokładnie o tym, o odwadze w byciu nielubianym przez innych. Ponieważ jest to taki dialog pomiędzy filozofem a młodzieńcem, postaram się to podzielić na role. Filozof mówi: krótko mówiąc, tajemnica wolności tkwi w byciu nielubianym przez innych. Młodzieniec pyta, że co? Na czym miałoby to polegać? Filozof odpowiada: na tym, że ktoś może cię nie lubić. To dowód na to, że dążysz do wolności, jesteś wolny oraz oznaka tego, iż żyjesz w zgodzie z własnymi zasadami. Młodzieniec: ale filozof, bycie nielubianym bezsprzecznie jest nieprzyjemne. Gdyby to było możliwe, człowiek chciałby żyć tak, aby wszyscy go lubili. Chciałby zaspokoić swoje pragnienie bycia docenianym. Ale starając się żyć tak, aby wszyscy cię lubili, wpędzisz się w straszną niewolę. Poza tym to niemożliwe. Dążenie do wolności ma określoną cenę. Ceną wolności w relacjach międzyludzkich jest bycie nielubianym przez innych. Młodzieniec: nie, zupełnie się z tym nie zgadzam. Nie ma mowy, aby coś takiego można było nazwać wolnością. To szatański sposób myślenia, który prowadzi do złego. Filozof: dopóki człowiek nie przestanie się przejmować cudzymi opiniami, dopóki będzie się obawiał popadnięcia w niełaskę i nie pogodzi się z faktem, że być może nigdy nie zostanie doceniony, dopóty nie będzie w stanie podążać swoją drogą. Innymi słowy, taki człowiek nie będzie wolny. Młodzieniec: chodzi więc o to, żeby być nielubianym przez innych? Filozof: chodzi o to, by nie obawiać się bycia nielubianym. Nie twierdzę, że powinieneś żyć tak, by być nielubianym i w żadnym razie nie namawiam cię do złego. Nie myl tych pojęć. Odwaga bycia szczęśliwym obejmuje też odwagę bycia nielubianym. Kiedy zdobędziesz się na taką śmiałość, wszystkie relacje międzyludzkie przestaną być dla ciebie ciężarem. Słuchacie FemiTalk, podcastu Kobieta Gazeta.pl. Zaprosiłam do studia... Mogłabyś mi czytać na dobranoc? Oczywiście. Tak, ta propozycja pada, jak czytam bardzo często, bardzo się z niej cieszę. Mówi Paulina Smaszcz. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. To jest jedna z moich ulubionych książek. Ta książka pojawiła się jako kontrapunkt dla takiego zdania, które wypowiedziałaś. Powiedziałaś mi, że wolałabyś mieć na jedną bułkę w tygodniu i głodować, niż przeciwstawić się swoim wartościom. To prawda. Co znaczy dla ciebie ta książka? Opowiesz trochę, bo to... Ta książka pokazuje, na czym polega wolność człowieka. To oczywiście tytuł jest trochę przewrotny w stosunku do tego, co mówi filozof, że odwaga bycia nielubianym. Nikt tego nie potrafi zrozumieć. Zresztą ja tę książkę polecam wszystkim kobietom, które są uzależnione od opinii innych. O tym mówi profesor Margaret Archer. Ona mówi: żyjemy w klatce refleksyjności komunikacyjnej. Czyli myślimy o sobie tak, jak inni o nas mówią. Jeśli nasz partner mówi: jesteś piękna, cudowna, wspaniała, wspaniale gotujesz, jesteś świetną kochanką, wow, jesteś świetną mamą. Ona mówi: tak, wow, jestem. Ale kiedy partnerowi się nudzimy albo zaczyna w nas uderzać takimi zdaniami, których nie akceptujemy, czyli jesteś beznadziejna, jesteś głupia, nie dajesz rady, jaką ty jesteś matką, jaką ty jesteś partnerką, kim ty w ogóle jesteś, za kogo ty się uważasz, oczywiście jest to przemoc werbalna, to ona mówi: tak, jestem głupia, jestem złą matką, jestem brzydka, mój partner mnie nie chce, nie jestem seksowna, odrzuca mnie, tak, taka jestem. I profesor Margaret Archer mówi: musisz dążyć do refleksyjności autonomicznej, to ty masz wiedzieć, jaka jesteś. I to jest kwintesencja tej książki, że bycie wolnym to jest stworzenie swojego systemu wartości, swojego kręgosłupa moralnego, swojej etyki, swojej definicji szczęścia i spełnienia i uwolnienie się od opinii innych. Nie zabieganie o przychylność, komplementy, jak to mówi Kasia Miller, głaski,
bo ty masz wiedzieć, jaka jesteś, a nie słuchać innych, jacy są. I to jest ta odwaga bycia nielubianym. Mam też takie wrażenie, że przez ostatnie tygodnie ty tej odwagi musisz mieć strasznie dużo, bo faktycznie jest wokół ciebie bardzo dużo różnego rodzaju emocji, również tych, które nie są zbyt pozytywne. Ty masz to w sobie? Jak ty w ogóle to wykształciłaś? Obudziłam się. Aha. To teraz mówiąc Antonim de Melo, obudziłam się. Jeszcze Coelho i będziemy miały już tutaj komplet. Tak. Ja po prostu w pewnym momencie dojrzałam do momentu, że podrosły mi dzieci. Wsparłam męża przez 20 lat jego kariery. Najbardziej jak mogłam, najbardziej jak umiałam. Moje dzieci, które nauczyłam bycia feministami. Moich synów wsparłam, żeby nauczyli się różnych kursów, mieli gotować, wyprasować, uprasować i tak dalej. Posłałam ich za granicę, żeby zdobyli samodzielność. I nagle się budziłam, mówię, wow, to teraz moment na mnie. Hurra, spełniam swoje marzenia. Zajmuję się swoją pasją, czyli kobietami w połowie biegu życia. Zrobię doktorat, pójdę na studia, rozwinę się. I nagle się okazało, że z żadnej strony nie mam wsparcia. Że ja całe życie wspierałam innych, ale nie dostałam wsparcia od nikogo. Poza może moim teściem, który niestety już nie żyje, on powiedział, idź po swoje, idź po swoje. I ja się wtedy obudziłam, że aha, to ja całe życie komuś pomagam, całe życie kogoś wspieram, ale teraz nikt nie wspiera mnie, bo wiesz, jakie były odpowiedzi. Ale po co ci to? Dupa cię swędzi. Mm-hmm. A po co chcesz coś zmieniać, jak jest tak dobrze? A ja mówię, no ale ja mam dopiero 40 kilka lat, jeszcze druga połowa życia przede mną. Chcę żyć w mojej definicji szczęścia, spełnienia, realizowania się. Aha. To by oznaczało zmianę dla wszystkich, jak rozumiem, tak? Nie, no bo każdy krytykuje zmianę, bo boi się, że on coś na tym utraci. Niezależnie, czy to jest obiadek w domu, czy to są finanse, czy to jest jakaś obecność w jego życiu. To są różne rzeczy, niekoniecznie materialne. Ja się wtedy obudziłam i powiedziałam, aha, to ja teraz muszę rzeczywiście zawalczyć o siebie. Stworzyć sobie systemy własnego myślenia, potencjału intelektualnego, swoich zasobów i kompetencji, nadal się rozwijać, bo okazuje się, że tylko moje kompetencje, doświadczenie, to co umiem, moja edukacja, będzie jedynym stabilnym filarem, żebym mogła dalej żyć. I co, zapytam wprost, to wtedy się rozwiodłaś i wyemancypowałaś, to wtedy był ten moment, kiedy uznałaś, że... No bo taki, to wiesz, też jest taki moment, w którym dużo kobiet mówi, dobra, to teraz tamto życie nie, a teraz jakieś nie, nowe. Nie, ja wręcz albo... przeciwnie. Chciałam je bardzo połączyć i przekonać wszystkich do połączenia. Niestety stała się rzecz bardzo smutna dla kobiet, a mianowicie ja się po prostu przepracowałam. Pracuję od 16 roku życia. Udało mi się wspierać moich rodziców, moich dziadków, mojego brata, mojego męża, moje dzieci i jeszcze pracować przy tym. Prowadzić z moim mężem byłym firmę, pracować w dużych korporacjach, na wysokich stanowiskach i po prostu zachorowałam. I wtedy zobaczyłam dopiero, kto jest przy mnie. Ta choroba była ciężka? To był taki moment, kiedy były przy tobie przyjaciółki. To wiem, bo tak, przeczytałam. Cztery moje przyjaciółki, którym zawsze jestem wdzięczna. Jeśli pozwolisz, zawsze wymieniam je nazwiska, bo ta wdzięczność moja nigdy nie będzie miała końca. To jest Agnieszka Strauss, Agnieszka Jaszewska, Solomija Kozera i Dominika Zajączkowska. Zajmowały się ze mną 24 na dobę. Zmieniając się na dyżurach, wymieniając się, nie wiedząc, co ze mną będzie. I wiesz, co jest niesamowite, że one mi tą przyjaźń pokazały, że to nie chodzi o to, żeby mówić, będzie dobrze. Mhm. Bo my mamy taką tendencję, że jak ludzie są chorzy, będzie dobrze, nic się nie dzieje, wszyscy chorują, jest dużo chorób. Nie, nie, one powiedziały, niezależnie co się stanie, my ciebie nie zostawimy. Słyszę przyjaciółki, nie słyszę męża i rodziny. To nie było. Nie było. Okej. Okay. Mam przed sobą też twój notatnik Kobiety Petardy i zebrałaś w nim ile kobiet? 21 kobiet. Oczko. 21 kobiet, które z jakiegoś powodu w życiu upadły. Mm-hmm. Jest cudowna Lucyna Malec, która urodziła Zosię z porażeniem mózgowym i mąż nagle zniknął. Są dziewczyny z Wrocławia, Łąderki nazywam je, które zbankrutowały, bo po prostu przyszła pandemia i nagle mężowie odeszli. Są naprawdę wspaniałe kobiety, które przeszły bardzo dużo,
ale tylko ich siła i samoświadomość tego, czego chcą od życia i dlaczego przetrwać, pozwoliły im się dźwignąć. Nawiązuję do tego, dlatego że mam takie poczucie, że to tamta choroba to mógł być moment, kiedy ty mogłaś mieć takie poczucie, że upadasz. No ja upadłam. Ja upadłam. Nie... mogę zapytać, to była choroba neurologiczna. Neurologiczna. Tak, choroba neurologiczna. Niestety pierwszy niedowład, nie udał się kolejna operacja, drugi niedowład, trzeci niedowład. Operacji w sumie było 5. Nadal walczę, nadal się rehabilituję. Dzisiaj idę na gwoździe na przykład, które będą mi wbijane w kręgosłup. I ja już będę walczyć do końca życia. I przyczyniła się do tego jeszcze w trakcie rozpoznania kobieca onkologia. No i nagle się okazało, że wszystko, co do tej pory było materialne, takie codzienne, że nie jest ważne, oprócz tego, żeby powiedzieć moim synom, że jestem z nich bardzo dumna, jakimi są ludźmi i że jak długo będę mogła, będę ich wspierać i będę ich mamą. No i po prostu wtedy pomyślałam sobie, że to jest czas na napisanie książki. Leżąc bardzo długo w szpitalu, przez 3 miesiące napisałam tę książkę, która jest przed tobą. Czy ty pracowałaś wtedy zawodowo? Byłaś przed swoimi jakimiś wyzwaniami? Ponieważ ja zrobiłam tę głupotę, do której wzywam wszystkie kobiety, żeby nigdy nie powiedziały swojemu pracodawcy, że są chore i będą wymagały długiej rehabilitacji i długiego dojścia do siebie. Rozumiem, że pracodawca się mnie pozbył po prostu, tak. To są też motywy twojego... Zlikwidowaniem mojego stanowiska i zlikwidowaniem mojego zespołu, żeby nie było pretensji, jeśli kogoś zatrudnią na moje miejsce. Także uczę kobiety, jeśli jesteś chora, masz chore dziecko, nigdy nie mów w Polsce pracodawcy, bo pracodawcy nie są jeszcze gotowi na to, żeby to zrozumieć. Polski pracodawca nie jest gotowy pomagać kobietom, które mają chore dzieci i które same chorują. Zaczynają traktować natychmiast te kobiety jak słabe ogniwo. Wrócę do tego, bo ta sztuka bycia nielubianą. Ty wtedy właśnie zyskałaś ten power, tę moc tego, że się... Bo ja nie wiem, czy ty się nie przejmujesz. Przejmujesz się tym wszystkim, co wokoło się ciebie dzieje? Pewnie, że się przejmuję. Oczywiście, no przecież byłabym jakimś, nie wiem, ja nie jestem zaklęta w kamień, tak? Jak w bajce Disneya. Pewnie, że się przejmuję. I mam doły. Jest w tym moja mama, która cały czas mówi, no ale po co ci to? Znowu ludzie, coś tam, coś tam. No moja mama jest taką typową mamą PRL-u, czyli na zasadzie siedźmy cicho, nic nie mówmy, co ludzie powiedzą, a po co to mówić? Oni są bogaci, mają miliony, mogą cię zniszczyć. No moja mama jest taką typową kobietą PRL-u. Ale co ty odpowiadasz swojej mamie na to? Po co ci to? Bo to są takie pytania, które pewnie wiele osób chciałoby wiedzieć. To powiedz, na pytanie po co ja ci mówię, to? Mamo, mówisz? Żeby godnie i pięknie leżeć w trumnie i żeby moi synowie patrzyli na mnie w trumnie i powiedzieli, to była matka. Ale dlatego, że ty jesteś osobą, która dąży do powiedzenia prawdy, jakby to wszystko możesz spalić, ale musi być prawda? No, wiesz co, to nie chciałabym tak, żeby to zabrzmiało, że jestem totalnie bezkompromisowa, bo ja nie kopię leżącego. Wręcz przeciwnie, pomagam kobietom, pomagam ludziom, pomagam dzieciom. Jestem zaangażowana w wiele fundacji, wiele działań. Jestem też ambasadorką wielu fundacji i pomagam ludziom. Ale nienawidzę głupoty, nienawidzę arogancji i nienawidzę, jak ktoś myśli, że ma pieniądze, to jest lepszy od drugiego. I wobec takich osób jestem bezkompromisowa. I ty się zaangażowałaś w tę jakby walkę, bo to ty jest walka. Ty masz swoje kanały opowiadania o tym i zaangażowałaś się po to, żeby jakby wyciągnąć pewnego rodzaju fakty na wierzch. Tak pytam, tak jakbyś nawet wytłumaczyła mamie. Albo... Nie, ja mojej mamie mówię mamo. No, jeżeli ktoś kłamie, to ja odpowiadam prawdą. Jeżeli ktoś manipuluje wydarzeniami, to ja odpowiadam prawdą. Ale to nie jest tak, że ja te kanały do tego wykorzystuję. Ja te kanały moje wszystkie wykorzystuję głównie do tego, żeby mówić, bądź samoświadoma, czego chcesz, dokąd dążysz, jakie masz marzenia, jakie masz cele. Idź swoją drogą. Natomiast no, jak ktoś kłamie, to ja mówię, przecież to bzdura, przecież to kłamstwo jest. I ja mówię prawdę. Jeśli ktoś manipuluje, ja mówię, przecież to jest manipulacja. I ja wtedy idę na kontrę. A głównie zwróć uwagę, że ludzie kłamią i manipulują po to, że dbają o swój wizerunek albo o kasę.
To są dwie walki. Mamona albo wizerunek. Wracając do tego, ty jesteś specjalistką od PR-u, też się tym zajmowałaś przed jakiś czas. Przez wiele lat, ale właściwie teraz jestem ekspertem do spraw kapitału ludzkiego, bo po to zrobiłam ten doktorat, tak. No ale zobacz, wszyscy ja to ciągle czytam. Nie boisz się. Nie ma. Cały czas słyszę to, że zepsuje, to też to mama ci mówi, no że zepsujesz sobie tutaj reputację, że pieniądze, no, że pójdzie i tak dalej, i tak dalej. Co jej mówisz wtedy? Mamo. Że ta bułka. Mamo, błagam cię. Znaczy, ja ją uspokajam. Ja mówię, mamo, a co ty się przejmujesz? Co mówi pani Pipsztycka, Pikutasińska, Kutasińska? Co mnie to interesuje? To nie jest żaden autorytet. To nie są ludzie, które wnoszą w twoje czy w moje życie pozytywne wartości. To nie są ludzie, którzy nas inspirują. Inspirujmy się i słuchajmy ludzi, którzy są mądrzy, mają coś do powiedzenia i którzy wnoszą w nasze życie cokolwiek. Myśmy zwariowali. Osoby, które są popularne, są teraz prorokami rzeczywistości. Czy tu uczysz swoich studentów na przykład jak... Że nie ma PR-u na przykład. Że nie ma PR-u na przykład, ale też rozmawiasz z nimi o hejcie. No pewnie, pewnie mam takie zajęcia, no nie tylko ze studentami, ale wiesz, ciekawe jest to, że na te moje wykłady o hejcie przychodzą też naukowcy, profesorowie, inni doktorzy, którzy też nie mogą sobie poradzić z hejtem, który ich spotyka. Mało tego, pracuję na warsztatach, na szkoleniach z lekarzami, których dotyka hejt. Zobacz, jak oni są krytykowani. Źle się już odezwie na wizycie albo skrytykuje matkę, która, wiesz, no miałam taką lekarkę, którą szkoliłam, pediatrę, która na przykład przyjmuje malutkie dziecko, słucha słuchawką serca małego dziecka, a mamusia włącza dziecku na telefonie muzyczkę. I ta pani doktor mówi, proszę pani, ale ja chcę usłyszeć serce pani dziecka, czy dobrze bije, nie? A ta matka, jak się pani do mnie odzywa? To ja tutaj płacę za wizytę. Ona mówi, ale to chce pani, żebym to dziecko badała, czy nie? Więc lekarze się mierzą też ze strasznym hejtem i ja też ich szkolę. Kobiety, które zwróć uwagę, to wszystko widać na moich profilach, jak walczą między sobą. A ty ruda taka, a ty jakie masz usta, a ty czemu zdjęcia nie... A ty gruba świnio, a ty co, a ty chuda szczapo. Słuchaj, no, to jest w ogóle niesamowite, jak my się opiniujemy. Natomiast najmniej radzą sobie z tym niestety nastolatkowie. I moi studenci, którzy coraz częściej, bardzo ich pozdrawiam, którzy coraz częściej przynoszą mi zwolnienia i mówią, że mają fobię społeczną, że mają lęki nocne, że mają bezsenność, że są na lekach, że nie zrobili takiego zadania. Ja mówię, ale nie ma sprawy, tylko nie poddawaj się. Masz mnie, masz innych studentów, którzy ciebie uwielbiają. Jesteś inteligentną, wyjątkową jednostką. Usiądź, pogadajmy. Oni nienawidzą, kiedy ktoś do nich mówi, ale nie przesadzaj, wszystko masz. Skąd ta depresja? Zapłaciłem ci studia. Bo rodzice tak rozmawiają, to nie o to chodzi. Myślę sobie też o tym, że właściwie jak uczysz o hejcie, to czego uczysz? Że to, co się dzieje w internecie, jest czym? Żeby nie, że to nie jest rzeczywistość. Okej. Znaczy, że to jest w ogóle, to jest świetne. Na przykład doktor Wochowska mówi też świetnie o tym, bardzo lubię uzupełniać się z nią wiedzą. A mianowicie, że ona mówi... To jest tylko jakiś fragment rzeczywistości, która istnieje. A młodzież myśli, że to jest rzeczywistość. Że telefony, social media, to jest rzeczywistość. I że to jest cały świat. Nie, to nie jest cały świat. To jest ziarenko w świecie. A ty to, co się dzieje w twoich mediach społecznościowych, interpretujesz w jakiś sposób? Że to jest nie o tobie na przykład? Że te nie. osoby, które na przykład mówią nie, że to jest, ci, że ci ludzie buzie, już nie, tu powiem. Nie, tam piszą, tam... zamknij ryj, ty stara zdziro. No właśnie. To tak piszą. No. Znaczy, to obnaża ich słabość. Bo oni poczuli się dotknięci jakąś prawdą, która jest o nich. Czyli, że to, co ty wypowiadasz w mediach społecznościowych... Oni myślą, że dotyczy ich. Oni to czują, że dotyczy to ich. Ich słabości, ich kompleksu, ich małości. I w związku z tym no, najlepszą obroną w ich przypadku jest atak. No to oni atakują. Ale ja tak czytam i to jest BZGHU. Kto to jest? Nie ma. Czyszczone. Albo Barbara Kowalska. Wchodzę na profil, a tam mama z małym dzieckiem. Albo mama z czwórką dzieci. A pisze do mnie, obyś zdechła, dziwko. No więc ja sobie tak mówię, aha, to ty jesteś taką mamą. No tak, komu współczuć? Tylko dzieciom. No dobrze, więc ja wtedy do niej piszę,
hejterka i mama? Naprawdę? No i blokuję ją. Natomiast gdyby to napisał do mnie mój profesor, moja pani promotor, osoby, które napisały świetne książki, osoby, które są wynalazcami, pisarz, który stworzył wyjątkowe dzieło, malarz, który jest wybitnie uzdolniony i który stworzył coś wyjątkowego, wynalazca, noblista. O, to ja wtedy mówię, o smaszcz, walnij się w ryj. To jest osoba, która jest dla ciebie autorytetem i masz tej uwagi, tej krytyki wysłuchać i wziąć ją do siebie. A lubisz internetowe głaski? Na przykład takie, że ktoś cię wspiera. To jednak cię wspiera wtedy, czy też to jest częścią takiego świata, który jest... Przepraszam, ja wiem, że to zabrzmi fatalnie, ale no, to jest miłe, no ale nic nie wnosi w moje życie. Mhm. Tak? Dla mnie... Pochwała to jest pochwała z ust moich synów. Dla mnie pochwała to jest pochwała z ust moich przyjaciółek czy moich autorytetów. Bo ja wiem, że za tym nie stoi interes, że za tym nie stoi jakaś korzyść, że za tym nie stoi jakiś konkurs z nagrodami. Albo na przykład, wiesz, pochwały od moich pracowników, no wiadomo po co są. No głównie po to, żebym im dała tą podwyżkę, tak, albo wypłaciła im pensję. Natomiast no, moi pracownicy przez wiele lat w korporacjach widzieli, że ja nienawidzę donoszenia, obgadywania siebie i ja natychmiast doprowadzam do konfrontacji, jak jest konflikt. I teraz tak, sadzam te dwie osoby i mówię tak, bardzo proszę, co masz do zarzucenia? Nie mówimy za plecami, mówimy wprost. O, już wtedy jest gorzej. I wtedy jest, no bo ja, bo ona i tak dalej, nie? Ja mówię, bardzo proszę, dwie dorosłe kobiety, dwóch dorosłych mężczyzn, czy kobieta z mężczyzną, bardzo proszę wypracować kompromis i przyjść do mnie z pomysłem, jak chcecie to rozwiązać. Nie umiecie tego rozwiązać? Muszę zwolnić was obydwu. I zwalniałam. Twarda sztuka. Oj tak, ja mam duże jaja. I powiem ci szczerze, że czasami boję się, że mam większe jaja niż 90% facetów w Polsce. Bo oni mają fistaszki. Udostępniłaś parę dni temu taką opinię, że ty jesteś wysoka i wspaniała, a nowa partnerka twojego męża jest taka, a taka. Ale to są okej udostępnianie tego? Czy ty chciałaś coś pokazać? Znaczy, w ogóle zacznijmy od tego, dlaczego ja to udostępniam. Tak, właśnie. Tak? Bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że kobiety, które są w trudnych sytuacjach, na zakręcie, są w takiej sytuacji jak ja, albo były w takiej sytuacji jak ja, boją się pisać oficjalne komentarze, bo są zaszczute. Czyli to są twoje prywatne wiadomości. Ty tak, oczywiście tam nie wiadomo, kto je pisze, bo ja tak to robię, że nie widać, kto pisze i tak dalej, ale one boją się pisać, bo są zaszczute. Te oficjalne komentarze zostają wykorzystane przeciwko nim. W związku z tym ja je robię jako anonimowe i je udostępniam. Tych komentarzy, wiesz, to jest niesamowite, że wszyscy się skupili na jednym, a tych komentarzy było 500 tysięcy. Mhm. I ty je udostępniasz dlatego, żeby zrobić głos, bo to, wiesz, bo też to jest mówienie żeby o drugiej drugiej stronie. Pokazać też przeciwwagę. Bo dla mnie ten komentarz też mnie tak uderzyło, że tam było coś takiego, co było, no wiesz, że to było dopieczenie jakby innej osobie, tak? Jakby, że drugiej stronie. Ale, jakby, ale ja nie mam takiego zamiaru, bo ja w ogóle tej osoby nie znam, ja jej nie oceniam, no. Mój dziadek mówił świetne takie rzeczy. Jedni lubią śliwki, inni lubią dziwki. No każdy ma swój gust. Natomiast, no wiesz, jeżeli o mnie, oni, kiedy zarzucono mi, że ja nienawidzę kobiet, że ja powinnam być w partnerstwie z Jarosławem Kaczyńskim i tak dalej, i oni to propagują i udostępniają i to lajkują, to ja pokazałam przeciwwagę. Pamiętam, jak mówiłaś o tym, że chciałabyś, ale też, że takim modelem, który byłby dla ciebie bardzo pożądany, jest też bycie w przyjaźni z jakby z byłymi partnerami. To pamiętam jeden z twoich takich wywiadów. Ale oczywiście, że tak. I to ja jest bardzo... tutaj, jak rozumiem, niemożliwe. Znaczy, wiesz, wszystko jest... ja już żyję w takim świecie, wiesz, ja już się ze dwa razy pożegnałam z moimi synami, więc ja żyję w takim świecie, że wszystko jest możliwe. Że ja chodzę, to też mówili, że jest niemożliwe. A jakoś idę, zobacz. Nawet szłam z obok ciebie, wiesz. No. Nawet nie zostawałam bardzo w tyle. Mówili mi, że nie będę chodzić po schodach, schodzę. Ja po prostu uważam, że wszystko jest możliwe. I nie mówię nigdy nie, ale uważam, że jest możliwy szacunek do lat, którymi się przebyło razem, lat, które się spędziło. Ja bardzo żałuję, że mój były mąż tak rozegrał to wszystko.
kłamstwami i manipulacjami. Ale on jest temu winny. Jesteś w stanie powiedzieć mi tutaj, co to znaczy, jakie kłamstwa, jakie manipulacje, czy to nie jest ta przestrzeń? Myślę, że to jest za inteligentna rozmowa. Wiesz, ja już to, co miałam powiedzieć, te kłamstwa, które były, ja już je ujawniłam. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo, tylko pytanie, do czego on się posunie. Natomiast ja na krzywdę mojej rodziny nie pozwolę. Wracając do... Nie mogą być obce dzieci ważniejsze niż jego dzieci. Obca rodzina ważniejsza niż nasza rodzina. Nawet po rozwodzie. Będzie tak. Ja na to nie pozwolę. W tej trumnie będę leżeć, w tej ładnej sukience, jeszcze będę mu grozić palcem. Jeszcze cię kara za to spotka. Słuchacie Femitalk, podcastu Kobieta, Gazeta.pl. Masz ze sobą książki, które będziesz zaraz polecać i jedna z nich jest o rzeczach, których nie robią kobiety silne psychicznie, a ja się zastanawiam, czy ty na przykład tę sytuację, która no, dla mnie jest niewyobrażalna, ja sobie nie wyobrażam po prostu takiej ilości, wiesz, szumu wokoło siebie i myślę, że ona jest trudna psychicznie, byłaby dla mnie, powinnam w ten sposób powiedzieć, czy ty to czujesz jako kryzys psychiczny, który też przejdziesz, czy ty to czujesz jako taką sytuację, nie, ja czuję to jako życiową lekcję pokory. Pokory? Tak. Ale dla ciebie pokory, czy dla... Nie, dlatego co świata. Robię, dla świata. Aha. Że tak świat jest zbudowany. Tylko pytanie, moja samoświadomość mówi, czy ty to akceptujesz, czy nie? Ja nie. Ja tego nie akceptuję. A lekcja dla mnie? Życia. Czy zrobiłabym to drugi raz? Na razie nie umiem ci powiedzieć. Myślę, że w ogóle, gdybym drugi raz żyła, a myślę, że to już się nie wydarzy, myślę, że i tak będę bardzo krótko żyła, to powiem ci szczerze, znaczy ja jestem gotowa na śmierć, ja jestem gotowa na pożegnanie z tym wszystkim, co przeżyłam i z tymi wszystkimi doświadczeniami. Będę umierała godnie. Natomiast ja myślę, że to jest kolejna lekcja, która pokazuje mi, nie warto wszystkim pomagać, nie warto siebie poświęcać, nie warto siebie oddawać. Daj siebie tylko tym ludziom, do których czujesz miłość i z ich strony czujesz, że to jest prawdziwe uczucie, a nie interes. Tyle i aż tyle. Możemy spokojnie przejść do poleceń książkowych. Musiałabyś zobaczyć, Aga, swoją minę, to było niesamowite, po prostu... To była wina godna Oscara. Przejdźmy w takim razie do poleceń książkowych. Przyniosłaś ze sobą dwie. Dwie to są bardzo proste książki, które nie czyta się w jakiejś ekstazie, samotni, ciszy i tak dalej. Tylko to jest książka, gdzie możesz czytać ją na toalecie, w wannie, na leżaku. To jest 13 rzeczy, których nie robią silnie psychiczne kobiety. Masz ulubione takie te rzeczy, których nie robią? Wiesz co, one wszystkie są... ważne. Ważne, ale chyba ten taki najważniejszy element, to nawet mam tu zaznaczony, to jest podejmuj świadomy wysiłek tylko... dla kogoś, kogo chcesz wzmocnić, a nie żeby mu sprawić przyjemność. Mhm. Nie żeby coś z tego mieć, tylko dlatego, że ktoś jest od ciebie słabszy. I to jest chyba taka super rzecz, żeby nie tracić swojej energii na byle kogo, byle gdzie i byle jak. Trochę jak w seksie. Chcę rozwinąć ten wątek, ale może jednak druga. Dobrze, i to jest kolejna taka lekka książka, Kate White. Grzeczne dziewczynki stoją w miejscu, a przebojowe kobiety robią karierę. I to jest dokładnie to, co się śmieję, że pytałaś o moją mamę. Jak moja mama mówi, no ale po co, ale cicho, ale proszę cię, no w ogóle Paulusiu, no zawsze tą jadaczką coś powiesz, później jest problem. No co ludzie powiedzą, co ja będę mówić w ogóle i tak dalej. Ja mówię, muszę tak, cię zatrzymać. Tak. To nie ona cię taka wychowała? Nie. To moja babcia. Opowiedz trochę. Moja babcia zawsze mówiła tak. Pamiętaj, kobieta ma swoje tajemnice i swoją portmonetkę. Jak wybierasz faceta, pamiętaj zawsze takiego, żeby ciebie kochał bardziej niż tego jego. I pamiętaj, że facet musi mieć dwie belki. Jedną w spodniach, drugą na ramieniu. Wspaniała, prawda? Kocham moją babcię. No i właśnie tam mężczyźni... Mama za tym nie szła? Nie, nie, moja mama super. Była trochę przerażona, ale ja z babcią miałam po prostu fantastyczną relację. Zresztą w ogóle fizycznie też jestem bardzo do niej podobna. Natomiast ta książka to jest odpowiedź dla mojej mamy. Ja mówię tak, mamo, jeśli chcesz, żeby cię nie krytykowali, wszyscy cię lubili i żeby tylko wszyscy mówili, a jaka ona tak, taka blondyneczka, taka miła... Nic nie rób, nic nie mów, nie ryzykuj i nic nie rób dla siebie.
No to w takim razie ja podrzucę swoje, bo ja też pamiętam ten moment twojego wypalenia, tego takiego też pracowego. I często mnie różne osoby pytają o to, co polecam i co jest pierwszym jakimś takim ratunkiem. I są takie dwie cudowne siostry, Emilii i Amelia Nagoski, które na pewno znasz. I one napisały książkę Wypalenie, jak wyrwać się z błędnego koła stresu. Emilii Nagoski jest też wspaniałą seksuolożką i polecam po prostu jej wystąpienia na TEDzie. I napisała też taką książkę, która nazywa się Ona ma siłę. I ta ona ma siłę jest też absolutnie książką, którą trzeba i można... Dzisiaj zamawiam. Pierwszy pomoc, jeśli czujesz, że coś jest z tobą nie tak, to sięgnięcie właśnie po książkę albo po bliską osobę, która powie nam tak naprawdę jak jest. Bardzo ci dziękuję. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. To przyjemność ogromna. Mam nadzieję, że znowu moja mama nie zadzwoni i powie, znowu tą jadaczką coś powiedziałaś, znowu będzie z tego afera. Jestem pewna, że zadzwoni. Jestem pewna, że zadzwoni. Moją gościnią dzisiejszą była Paulina Smaszcz, a to był Femitalk. Zapraszam na następne odcinki. Szukajcie nas oczywiście na głównej stronie gazeta.pl oraz na wszystkich serwisach streamingowych Spotify, YouTube i tych wszystkich innych. Dziękuję bardzo. Do następnego odcinka. Dziękuję bardzo.